Na trochę, dobra? Ale serio krótko. Partiatik! Live. Dobra, 1,5 miliarda jest do wydania. Lepiej do 15 stream i o 16 następny. Spoko, Mario, trzymaj się, ja tak też zrobię, jak mówisz. Nie, ale jutro jeszcze grany pogramy, no muszę to chyba przejść. Ja pierdzielę, to granie to jest tak trudne, że to jest luj. Dobra, wydajmy na głupoty. Aj, tower jeszcze. Ale level up... Który mi mamy wave, bo ja nie pamiętam. 1300 nie było? Kiedyś zostawałeś ze mną do 6 w nocy. Sielu, co ty pieprzysz? Sielu, co ty ględzisz? Zielu! Co ty gadasz? Powiedz mi lepiej, Zielu, co ja mam ulepszać? Dobra, tu jakieś gówno itemy. Czekaj. Ty, a może jak wpieprzę całe siano? Ty, a właśnie XP jest do wydania. W co we XP lecieć? Czarna kulka pod sztandarem kladu? A nie wiem. Orby jakieś. Ale nie wiem, o co w tym chodzi. 99,5 czerwonego proszku z itemów, tak? Jeszcze grał castle? To na chwilę, na chwilę. Dobra, czekajcie, właduję siano jakoś. Widzowie tam pisali, żeby wszystko w miarę na podobnym levelu trzymać, ale ja tak nie będę robił. To nie wiem, po co powiedziałem, że widzowie tak powiedzieli, ale luj. Dobra, może na 500 tora? Warto na 500 tora dać? 510 luj. Całe siano w minerów zwykłych. W sumie, kuszyku, to ma sens, bo my i tak jesteśmy do przodu, masz rację. Ale nie, ja nie mam tego chyba. Mam tylko 60 zwojów mózgowych. Ale w sumie tak, wpakuję w nich. Najwięcej nie mogę. Oni dają 3,5 miliona. To lepiej worków mi się wydaje, tylko trzeba więcej tego. 2,5, 3,5. No, parę milionków z tego jest, ale chłopie. Mogłoby być więcej. Dajmy tak. O, to jest na niskim levelu, a to jest całkiem ok. To dajmy na 350 to. Ten jest całkiem silny. Można by go też ulepszać. Ten też jest całkiem mocny. Zeusa. Sporą armię? Nie, no taka wiesz. Może warczerów? A warczerów dawno nie dawałem, co? 400 kalko kosztują, to są grosze. Lecimy warczerów. Zobacz, 600 level archerów, ty nic praktycznie nie wydałem. Co to jest? Zobacz to. Za tani są. Zobacz, 800 level nic nie kosztują nadal. Ja bym dał całą kasę w tego Herosa, bo giga DMG. No wiem, wiem, ale wiesz. Trochę tu, trochę tu. Ten Heros bardzo dużo robi ogólnie. Aż mnie to dziwi. On czasem miał lepsze DMG niż ten. On jest mega broken. Ta trucizna. Ja gram trucizna i prąd, widzowie. Fajne? Tylko on itemy ma takie se. Czekaj. Może tego jeszcze? Ten też bardzo dużo robi. W Tora resztę wpieprzyć? Dobra. Albo nie, dajmy w tego może. Ten jest bardzo silny, chociaż...
Luj w Tora pójdź. Chociaż może tego. Luj Tor. W HP coś? Ty właśnie, HP mam też bardzo tanie. Ale zdążymy. Dobra. A Thunder Tower, ale Thunder Tower dobry level, tam 500, no mógłbym mieć wyższy. Dobra, zobacz ile Thor ma DMG. 25 tysięcy. 25 tysięcy ma Thor DMG. Co on ma za item? Lightning DMG 15, dobra. Którego mamy wave'a? 1300, co? Może 1500 szybko dzisiaj? Chociaż w sumie to byłoby spoko, zajęłoby to tak z pół godzinki akurat. Muszę itemy założyć tylko. Take off, take off, take off. A właśnie, widz polecał, żebym grał to. A, już tego nie kupię, bo nie mnie stać. Ale ogarnę sobie ten item. Bo widzowie to polecali, mówili, że opa. Co ja jeszcze miałem założyć? A. 4. No i tak zagramy. Opening skrzynek? Nawet jedna tylko i tu 3. A patrz, lepiej to otworzyć jak będzie 7. To kosztuje 7 skrzynek, taki unboxing. A masz wtedy elitarne. Elitarne. Tylko, że to się zbiera strasznie długo. Ja ci pisałem, żebyś grał z kosą. Bo ten debuff zmieniają się w buffa dzisiaj. A, spoko kuszyku. No to będę to grał chyba, no. Się wydaje serio spoko. Dobra. Autoplaya dać? Tak, niech będzie. I co? I Q&A w tym czasie. Nie Q&A, podcast. Podcast, zapraszam. A nie, czekaj, jeszcze weźmy sobie tego boosta. Załki ryj. Nie uzbierasz tych skrzynek, bo dawno skończysz to grać? W sumie niby masz rację, ale wiesz, z 40 przerwami aż w końcu się uzbiera. Rozumisz? Czekaj, właśnie, dodałem ten filmik na it? Chyba ta. Ten Grow Castle jest. Dobra, czekaj. Dobra, niech na X3 gra, to będzie trochę szybciej. Nastrzemna skrzynka za 3 miesiące na następnym streamie. No i tyle. Co, 1500 wavik? Ale zobaczcie w ogóle jakie to jest oro. Albo wiesz co? A nie, luj. Nie chcę tak gra. Na koniec spróbujemy smoka zrobić. Nie da rady tego The Last of Us zacząć w piątek. Nie wiem czy w ogóle będzie The Last of Us. Możliwe, że będzie Modern Warfare 2. Ta gierka, bo... Co, jest okazja, żeby zagrać nową grę? To czemu nie? Ja to dzisiaj mówiłem przecież. Jestem tu pierwszy raz, zostałem na dłużej. Siema, Kum? Bixo. Siemano. Miło mi, że jesteś i się podoba. Chilluj, jasce, chilluj. Gdzie? A właśnie, podcast, widzowie, zapraszam do poruszania bardzo ważnych tematów, jakich chcecie o tej godzinie. Wiesz, o pierwszej w nocy zawsze filozoficzne tematy, o gównie, o niczym, najlepiej poruszać. Bo w dzień nie ma czasu o takich głupotach gadać. W dzień trzeba grać w Minecrafta, w dzień trzeba grać w grany, w dzień trzeba grać w sensowne gry, tak? Clash Royale Carnet? O chłopie. Ale coś pograłem na tym karnecie wtedy. Doceń. Clash Royale będzie. Możliwe, że w przyszłym tygodniu, ale nie wiem. Chciałem w przyszłym tygodniu, bo jak ruszy God of War, chyba za 2 tygodnie jest, albo coś takiego, to ja w nic innego nie będę grał wtedy. Po prostu będzie God of War. Więc chciałbym jeszcze ten Clash Royale przed God of Warem. 0% Essy. Poszyć trochę, odnowi się na pewno, zobaczysz. Kategoria rozmowy powinno być. W sumie? Masz rację, pieprze, daję just chatting. To jest podcast. A to jest ruszające się tło, iluj.
0% mentor. Też masz 0%. Zacznij Modern Warfare 1, a nie od razu dwójkę. Chłopie, te gierki nigdy nie są ze sobą połączone. Co ty mi ględzisz? W tych grach liczy się tylko multiplayer. Ta kampania to jest tako, żebyś se pograł taki esownik jak ja. Wiesz o co chodzi? Więc luj, gramy w dwójkę i tyle. Będzie FNAF, ale tylko pierwsza część, bo reszta taka nuda. Jakbym grał, to chyba więcej części, ale no będzie, tylko nie wiem kiedy. Idź spać, zostaw streama, jak się samo gra. Nie no. Tylko 3 godziny jest autoplayu. Czy jestem starszy niż Edyta Górniak? A jak starym trzeba być, żeby mówić to, co ona mówi? O ufolutkach. To chyba ja młodszy od niej jednak. Wolałbyś zjeść gówno, czy zblendować i wypić? Niezły wybór. O chłopie. Ciężko. Bym wysmarował wazeliną gówno i tak wziął, żeby po prostu przeleciało przez przełyk. I bym nawet nie poczuł. Będą na streamie jakieś quizy, bo brakuje kontentu. Jakiego kontentu był kiedyś? Jakie quizy, Kuszyku, konkretnie? Ja nie wiem, o co ci chodzi. Tak w ogóle już chyba niedługo będą Rodowicz rozmrażać na Sylwestra. Ale oni ją tuż przed tirem przywożą taką komorę do Opola. I wiesz, rozmrażają ją godzinę przed tym występem, żeby jak najdłużej. Żeby jeszcze z 50 tysięcy Sylwestrów mogła poprowadzić. Więc ją rozmrożą dopiero w grudniu 31. Ona jest 10 na 10, ale nie lubi Grow Castle. Czego tu nie lubić? No, Kuszyku, było niedawno coś podobnego. Na początku streamu. Chyba coś stawiłem na ety z tego. Już wiemy, że jesteś gejem lubiącym być w centrum uwagi, ale na ostatnim quizie nie odpowiedziałeś, czy jesteś aktywem czy pasywem. No nie było takiego pytania, więc jak będzie, to wtedy. Nigdy nie graj w Grow Castle o 3 w nocy. Hagi łagi. Hagi łagi zabrał mi herosów. No ta. Nigdy nie graj o 3 w nocy w Grow Castle. Hagi łagi patrzy. Pamiętaj. Pamiętaj, Hagi łagi. Ja w tego Hagiego łagiego też trzeba zagrać, bo z memów znana postać, a ja nie grałem w tą grę nigdy. Fajna jest z tym Hagim łagiem? Co jest połączone fabularnie, Taos? Chodzi się o Modern Warfare? Jaka baba, Amy? A, grany? Nie. Nie udało się. Jutro dalej po Minecrafcie. Kto ile bije na statystykach? No mogę pokazać dla widza, niech będzie. Pyk, 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 pyk. No. A ono 9%, ale on to ma level i on, ja mu taki level dopiję wszędzie, że on teraz będzie na prowadzeniu długo. A te wiedźmy dużo biją. One mają tylko 200 levele. Bardzo dużo DMG. One robią więcej niż ten, niż Zeus. Jakim cudem? No, Zeus też dość niski level, no ale... Powiem ci tak, Modern Warfare 1 jest wojna, a w drugiej części dalej jest wojna, no. Dwójkę zagramy i luj, co się napieprzył. Ja nie będę się zagłębiał w to uniwersum, chłopie, dla jednej tej, jakiejś gierki losowej. W sensie, wiesz, w tej grze chodzi o to, żeby strzelać. Chyba, że ta gra serio odda, to wtedy wrócimy do jedynki kiedyś. Zamiast chłopa, co daje expa, na przykład możesz dać Heros Chrono i szybciej będzie czas miał. Wiem, ale lepiej tego expa, bo tamten to w sumie dość gówniany jest.
jak Modern Warfare w ten weekend, to co z The Last of Us, bo giga czekam. Na pewno będzie The Last of Us, ale prędzej czy później po prostu. Spokojna głowa. Tak jak Crysis, zobacz, zobacz ile ja Crysisa przyciągałem, aż w końcu go zrobiłem. Będzie, będzie, no spokojnie. Boję zrobić fasolkę. W sensie... Echmi. Rozumiem, że ty jedzenie co zrobiłeś, czy byłeś fasolę zasadzić. Bo to brzmi dwuznacznie co napisałeś. Nie wiem co ty robiłeś. A jedz... Nie no, to gładkę. W małym okienku szybciej czas? Nie no, tak samo jednak. Aluj! Sorry, sorry. Jestem druidem i coś ci powiem. Nie dawaj noży w prezencie nigdy, bo klątwa kłótni na ciebie spadnie. Okej, dzięki. Jakiś kolega wardęgi? Widzę co jej mi pisze? No, tej godzinie chłopie, to ja wszystko widzę. Pierwszy raz na streamie wszystko widzę, to jest giga popieprzone, co? 1371 wave, chłopie, jest takie oryczny fluj w tej grze. Ty, ale to jest jedna z niewielu gier na telefon, w które gramy już dość długo. Co prawda ona jest bardzo mała na streamach, bo tam po godzinę max. Ale i tak. Clash? No właśnie, Clash to jest top 1 gra na telefon, w którą graliśmy najwięcej. Ale poza tym... No Bully to Biza to był dwa streamy max, albo nawet jeden. Bo później to się ciągle to samo robiło. Bo tutaj się co innego ciągle robi w tej grze na przykład. Paragony nowe testowane. Widziałem, widziałem, że to dali. Nie wiem. Pewnie kiedyś tak, ale... Jest dużo gierek teraz. Ostatnio więcej gier testujemy, o dziwo, na telefon. I ogólnie więcej gier. Więc to jest plus. Co mam oglądać Peksomi? Nie wiem co to jest. Patrz to, patrz teraz. 1381S. Klikasz autoplay raz na 3 godziny. Nie wiem jak ty dajesz radę. No nie raz na 3 godziny. Ja tylko na streamie klikam autoplay, bo na offstreamie nie gram w tą grę, bo nie chcę wave'ów dalej. Zmieniłeś się dziadek z jednej strony na lepsze, z drugiej na gorsze, czyli wyszło na zero, tak? To co ty pieprzysz, bo ci zaraz takiego lepca sprzedam, chłopie, na odmułę. Chłopie. Co ty pieprzysz? Farmazonie. Dasz kamerkę niżej, żeby było widać, który jesteś w rankingu? A nie widać? Gdzie to się wyświetla, bo ja nie widziałem. Aluj, dam tu kamerę. Tu nic nie zakrywam. Jakiegoś archera losowego jednego, który i tak jest useless. Geometry Dash? Grałem kiedyś. Bardzo porypana gra. Nawet fajna. Prawy dolny, a tam się nic nie wyświetla? Nie, no tam fala idzie. Tutaj nic nie ma. W tym miejscu nic nie ma. Kiedyś to było mobilna kamerka, jeden hit na biurko i nowy kadr. Ale kadr, ale kamerka w jednym miejscu. To zmniejsz rejca, nie przyszedłem do ciebie tylko na gierkę. Co? Ile lat miałeś, jak w Polsce upadł komunizm? Czy płakałem? Powiem ci tak. Chciałbym, żeby było jak w tej grze o ziemniakach. Tyle. Więcej nie powiem. Chciałbym, żeby było jak w tej grze o ziemniakach. Czy też mam jutro sprawdzian z matematyki? Chłopie, sprawdzian z matematyki to jest ES. Co ty się przejmujesz? Najgorsze to sprawdziany z polskiego były. Pisanie rozprawek albo ta z wierszami. Chłopie.
Ty pamiętasz, jak ziemniaki do Europy sprowadzili? Ja je sprowadziłem, byłem jednym z jakby z tych z prekursorów ziemniactwa w Europie. Jestem prekursorem ziemniaczanym Europy. Ja uratowałem Irlandię przed głodem dzięki ziemniakom. A ty do mnie pieprzysz, czy ja pamiętam o ziemniakach w Europie? Chłopie, ty się zastanów. Do kogo ty, chłopcze, mówisz? Do króla ziemniaków. Ty się zastanów, do kogo ty mówisz. Pamiętam, Kumbikso. Ej, właśnie, Kingdom Rush miałem stawić na ety. Nie, dlaczego nie ma oglądania filmów? Chłopie, przecież tego nie ma od kilku lat. Czemu, to już nie wiem. Mogłeś się mnie pytać o to świeżo po tym, jak przestaliśmy oglądać. Ja nie pamiętam powodu. Chyba po prostu mi się znudziło. Lepiej jest grać. Ale krótko dość było to oglądanie tak naprawdę. Obejrzeliśmy Avengersów. Harego to jeszcze oglądaliśmy bez stronki, pamiętam. Avengersów i Piratów. I kilka filmów. To ile to było? Bardzo mało tego było. A i kilka horrorów, masz rację, ale horrorów bardzo mało. Tą serię tego, serię o tym, o tej zakonnicy obejrzeliśmy. Jaki film z Marvela podobał ci się najlepiej, jeśli chodzi o całą serię, to powiedz jak... A, czekaj, film z Marvela, oczywiście Iron Man 1, bo to jest giga klasyk i zaczął wszystko. A poza Iron Manem to chyba najlepszy Infinity War. Tak mi się wydaje. Ogólnie te części Avengers są jedne z najlepszych w serii Marvela. Ogólnie te wszystkie Avengers. Ja nadal nie obejrzałem Czarnej Wdowy na przykład. A to Ragnarok też super, ale mi się Infinity War bardziej podobało. Ale Ragnarok, no, nie wiem, czy to nie najlepszy taki solowy. Nie, może najlepsza solowa kontynuacja. O! Tak, chyba tak, no. Co sądzę o nowym Torze? Czarną Panterę tylko widziałem trailer. Nie wiem za bardzo, o co w tym filmie będzie chodziło. A Tor mi się nawet nie podobał. Bardzo gówniana fabuła. Była taka, jakby i nie było. Bardziej to był taki film akcji. To był bardziej taki teledysk. Ten Tor dla mnie. Że po prostu sceny się działy i muzyka leciała i tyle. Tam nawet tą fabuły dla mnie nie było. Większa fabuła jest, jak włączysz klip Eminema jakiś, to jest tam fabuła większa niż w filmie Thor, gdzie leci muzyka i biją się. Rozumiesz? Będzie jeszcze Overwatch albo CSGO, ale ja Overwatcha nigdy nie grałem. W ogóle w tę grę nigdy nie grałem. A CSGO? Nie wiem, wiesz? Może bym, ale nie, no masz rację, że fajne to było z CS-em, tylko to jest takie bardziej raz na jakiś czas, ale w sumie można by na jednego streama wrócić, tam na parę godzin i się powyzywać z ruskimi. To jest fajne, no. Co by zrobił, jeśli miał ciężką depresję i nerwicę natręc i nie był zdolny do samodzielnego życia i miał toksycznych rodziców i zero perspektyw na życie? Taos, to brzmi jakbyś... Jakby akurat twój kolega miał tak, mega sus, akurat kolega się pyta, co byś zrobił. Co jest, Taos, jeżeli tak u ciebie jest, albo u kolegi, chłopia. Szczerze, nie wiem, jak czegoś takiego, na pewno się tak gdzieś zgłosić po pomoc. Ale no, to są temat taki ciężki, że to jest luj. Że no ja nie chcę źle doradzić tak poważnej rzeczy, więc wolę się nie wypowiadać, ale na pewno gdzieś się po pomoc możesz zgłosić. Tylko nie wiem, jak w praktyce działa taka pomoc i czy ma sens. Pamiętam to, Omek, pamiętam. Ja oglądałem Kapitana Bombę do momentu, jak był na takiej arenie walczył, że tam niby się zabił i tak dalej. Nie wiem, czy ktoś to ogarnia, ale potem już przestałem po tej arenie oglądać. Fajny był Kapitan Bomba kiedyś.
Nawet nie wiem, czemu go przestali robić. Diaksy? O, dzięki widzu, dzięki. Zróbmy tego wave'a i wydam diaksy. Sprzedał prawa autorskie? A to co, teraz puszczają se to gdzieś w telewizji? Nie no, dajmy to. Który łeb? 1450 już! O chłopie, ty! Na Twitchu jest? Kapitan Bomba leci na Twitchu? Egzorcysta na Netflixie? Ja Netflixa nie oglądam, więc nie wiem, o co chodzi. Oglądałem Egzorcystę, taki film kiedyś był. Ale już nawet to był chyba z tym, z Anthony Hopkins. Chyba był taki film z nim. Co ty gadasz, Geno? Serio? To jest prawda? Porypane. ETS czy kiedyś wróci? Na pewno. Fajne to było. Raz na dłuższy czas, czy bardzo rzadko, fajnie było zrobić takiego streama. Takiego jednorazowego w sumie. Tylko ja nie pamiętam o takich rzeczach. Ale masz rację, że fajne, aż mnie nawet zachęciłeś, żeby no przed gowikiem jakiegoś streama z jazdy zrobić. Fajnie by było. Jeden stream. Może nawet nie cały, 5 godzinek jechanki. Jechanki na ręcznym, na live'ie. Jak to zrobiłeś, że masz 3 Lightning Tower? Dajesz tu Mirora, a tu dajesz Lightning Tower. I one się kopiują. On je kopiuje. I potem są 3. Nie widziałem Zielu, ja nie oglądałem go za bardzo kiedyś, wiesz? I teraz w sumie też, no tylko coś tam... jakieś wywiady z nim po tym... po tej nieszczęsnej federacji, w której walczy niestety, a powinien w lepszy jakiś. Jak zrobić, żeby odblokować róg, bo mam tylko 60 diamentów? Kup se tak, worek. I tam jest taki worek na diaksy, on daje więcej diaksów i postać. On się chyba Tony nazywa, taki z plecaczkiem i on daje plus 19 diaksów max. Te dwie rzeczy se kup i będziesz mógł mieć max 99. Nie no, jak to kozak? Ty, ale w sumie tak się zastanawiam, jak to zrobić, bo może bym odpalił w piątek Modern Warfare. W sobotę i niedzielę The Last of Us? Może? A jaki jest dzisiaj dzień się zaczął teraz? Jaki się dzień zaczął? Bo jest pierwsza w nocy. A racja! Poza lustrem trzeba mieć tego, Stonera. Stona. Tego typa, poza lustrem. Masz rację. Trzeba mieć tego czempiona, żeby mieć tyle Lightning Terrorów. Zapomniałem. Nie, kłanku, ja chcę sobie... Nie, czekaj, w ogóle ja nie wiem kiedy ten. Nie, w piątek ja bym mógł zrobić tą grę. No, chyba tak. I czwartek się zaczął? Chyba nie. A, czwartek. Ja pierdzielę, co? Luj. Ty, ja myślałem, że środa się zaczęła. Nie, nie wiem, zobaczymy jak z tym, jak zobaczy się po prostu jak wyjdzie z tymi grami. I tyle. Jak przyspieszyć czas bardziej? Jakie ulepszenia masz na tym łuczniku z liściem na głowie? Tym? Zaraz ci pokażę. Cześć, zaraz 1500 łek. Środek nocy tu stream? No zaraz kończę. Tak jeszcze na szybko chciałem odpalić Growcastle dla widza. Takie środkowe środek. Czekaj, co ja miałem kliknąć?
Goblinuchy. Czemu nie mam większej szybkości? Gdzie to się odpala? Gdzie to się w dupę odpala tą szybkość? A tu. A to ma delay. A to tak działa, nawet nie wiedziałem. Jutro stream, ta 16. Możliwe, że w poniedziałek nie będzie streama, albo wtorek, jeszcze nie wiem. Możliwe, że nie ma. Możliwe, że niedługo pośli z 5 miesięcy, jeszcze nie wiem. Co nie miało być wielu? Ty, kto mi zbił pół HP? A, bo... Czy jest autoplay włączony? A nie jest. Ja bez żadnych skilli lecę tą rundę. Bez żadnych skilli zrobiliśmy plus 5 na 1500 wave'ie. O co chodzi? Aż tak do przodu jesteśmy? Masz rację, Zielu. Da się jakoś zapętlić jedną rundę, czy tylko do przodu? No da się klikać, to wtedy diamenty dropią. Za każdym razem. Jak klikniesz, powtórz rundę. Czemu nie dasz sobie jednego dodatkowego towera tam po lewej stronie nad łucznikiem? Czekaj, czekaj. Zaraz zerknę, o co ci chodzi, bo nie wiem. 5-7 karundzie się zaczyna problem. No widzowie, tam w ogóle na YouTube to jacyś porypańcy. Czy tam po 15-20 tysięcy to jak jak w sumie ten Harry z Tybetu. Ale no tam jacyś fani gierki się zlecieli, miło, miło. Gdzie? Tutaj? Tutaj to jest Heroes slot za 43 zł. A tutaj jakieś preje, nie wiem o co w tym chodzi. Ale spoko, miło mi, że tam rady mi dawali na YouTubie. Spoko, miło. Miło, że rady dają widzowie. Wiem, że już pewnie ci się nie chce rzygać na temat. Jak to kozak, ja nie robię takich ankiet. Nie ma sensu to dla mnie. Ja lecę na żywioł i luj. Tam możesz dać sobie na przykład dodatkowego golda i używasz to za czarne kryształy i jest to OP buff. Mogę to ogarnąć, ale pieprzyć na razie. Czekaj, który mamy wave? Teraz będzie 1500. 1496, teraz mam plus 5, 1501. Jest oro. Kryształy? No to są takie. Ty, może trochę wiosek poprzejmujemy? Bo ja też na offstreamie wiosek nie chcę przejmować. A... No w sumie ja na offstreamie to nic tam go nie robię. Dawałem jedynie rundę jeszcze raz, jak streama nie było, żeby kryształki farmić. No ale poza tym to wiesz. Ten lightning jest do dupy, bo perki są słabe, a ja idę pod fizyczne i mam na zielonym uczniku ponad 13 strzałów na sekundę. Co ty gadasz, kuszniku, to OP. To co, lightning jest gorszy niż fizyczny, bo fizyczny jest faworyzowany przez gierka? Pieprzony w dupa. Czekaj, zostaw. Patrzymy topkę ludzi na świecie. Ten typ jest... Która to jest fala? 19 milionów fala, tak? Tupę, 19 milionów fale ma, zaraz 20 milionów. Jak zobaczyć jego build? A nie, nie da się jednak. Ja po to tu wlazłem, żeby build jego zobaczyć. O, szkoda. Co ty gadasz, kuszyku? Nie, ja gram tak i luj, najwyżej spieprzone będę miał.
Poza tym ja pewnie nie będę grał w tą grę aż tyle co ty. Ale nie wiem, nie wiem. Na razie mi się fajnie gra. A tutaj reroll ile kosztuje? A za darmo jest. Dobra, ja idę w górę, tutaj, w to. Bierzemy to i tutaj. Dwa Thunderstorms więcej. To znaczy, a nie. To działa tak, że... Czekaj, jak on ma pasywę? Nie, to nie jest to. To jest plus dwa tego, czy jak? Czy to jest tylko do bossa buff? Thunderstorms ma mag? No racja, to jest to i to. Aha, ja myślałem, że to jest ogólnie plus dwie błyskawice dla każdego. To nie wiem, czy to się opłaca. Smoka, ja nowego smoka raczej nie zrobię jeszcze. Kurde, myślę, co ja tu mam pójść. O, to jest to, co ja chciałem. To jest tutaj, że więcej błyskawica. Że się bardziej kombi to. Ale... Może tak pójdę w to? Może to się bardziej będzie opłacać? Chyba tak zrobię niż tutaj. Oj, robię tak. Jest smoka nowego, ale to wątpię, że się uda. Nie, mu nic nie bije. A ile on mnie bije, zobacz. Nie ma szans. A spróbujmy tego. Ten to jest w dupę zero. Gram z kolegami i brakuje nam jednego do elastyka. Grasz? Fajnie, że mnie ignorujesz, co ty pisałeś? Siema, siema. Chłopie, wychilluj, przecież ci widzę. Daj spokojnie, tak? O tej godzinie, chłopie, ja wszystko widzę. To jest jedyna taka godzina. Dobra, czekaj. Który ma, mamy którego wave'a? 1500? Nie wiem, czy... Chyba zostawimy to tak, jak jest. Nie chcę aż tak przyciągać, a i tak jest pierwsza w nocy. Chłopie. Tak zostawmy. Wpieprzę jeszcze siano w tych. Albo dam w orków. HP nie dodaję. I tak bym nie zabił go. Czekaj, a nie, jeszcze chciałem przejąć kilka wiosek. To na szybko, na szybko, na szybko, na szybko. Orków. Orki to były te? Ta. Dobra. Dobra. Tu jest 2K. Tyk. Szybki napad na bośniackie wioski. Jakie bośniackie wioski? Co ty piszesz? Dobra, przejęliśmy to. To co to daje? A, bufa na diamenty, spoko. Podoba mi się. Co to takie proste w dupę? Te orki były mocniejsze wcześniej. Zobacz to! Zaraz wszystkich orków przejmiemy na mapie. I temy wszystkie mogę pokazać, ale na czempionach to mi się nie chce, pieprze.
Ale na sobie mogę pokazać. To będzie szybkie. A tutaj co to daje? A, że znajdują proch. W sumie spoko, ale lepszy byłby ten inny proch. Ale ten drugi to to trzeba już w ogóle porypanych chyba pokonywać. A tak, trzeba no. A na diamenty już nie ma buffa więcej? Po 50k mają te wioski. Ty, ta wioska już jest ciężka, ma 2,5 ledwo. Porypał? Co ty mówisz, kub Mixa? Co mam zrobić? Ale ten proszek będą mi zbierać, a z tego proszku da się robić lepszy proszek. To w sumie warf. A to... Aha, to daje 1% aż. 3% na to. Chłopie, to jest warf. Bo z tego 1,5% diamenta to tak i tak leci, jak porypane. Bo tam jest dużo tych orków. No ale już ciężko. Następne już na pewno nie zajmiemy. Kurde, ciężka lipa z tymi orkami jest. No ale dobra. I tak tego mam 500. A to się zmienia chyba w tym, tak? 25 tego to daje stone A. 50 tych daje stone taki. A co tu się robi w tym? Skrzynkę mam dać? Jak to działa, że daje tego soketa? Co ja tam mogę wstawić? Cześć, soket to jest po prostu jako to? Że będzie miał dodatkową pasywę wtedy item? Czy jak to jest? Zdejmij tego typa, co ma poisona na wszystkich i daj ziomka, co naprawia wioskę, to przejmiesz na S. Kurde, wiesz co? On dużo robi. Pieprzyć to. Tak, zostawię. A nie, jeszcze przejmijmy, wiesz co? Przejmijmy jeszcze parę tu. Bo tutaj mi się nie chce już przejmować, bo tak easy jest. Zobacz to. 10600. Zobacz. Nawet nie mogą wyjść z chaty. Luj wie. HP dodaj i na S. Myślisz, żeby dało radę? Aż tyle HP chyba nie dodam tym. Ta ze śmiornicami, no widz pisał, że jest nawet silna, ale ja gram poison i elektryczność w miarę coś tam daje, ale już widz pisze, że fizyczne jest i tak dużo lepsze, co jest porypane dla mnie. Na razie grajmy tak i tyle. Już zacząłem elektryczność, to się trzymajmy. Rozwalmy tą. Te wioski to jest już easy, ty. Na początku zajmowaliśmy wioski, co miałem po tam 100 czy coś takiego, już było ciężko. Ej, a może Infinity jeszcze Tower spróbujemy? Dobry wieczór, mam pytanko. Można grać w gry i mieć kategorię rozmowy? Ja nie gram w gry. Ja prowadzę podcast. To jest ruszające się tło w tle. Ja prowadzę dziś teraz podcast, prowadzę. Tylko akurat temat szukamy nowego.
To nie jest gra, poza tym ta gra nie ma kategorii na Twitchu. To co ja miałem dać? Kolonizujesz Afrykę? Co ty powiedziałeś? Afryka jest... Nie mów tak o Afryce. Chyba, że można myśli lekcję historii jakąś, ale tak to nie mów tak, dobra? Nie dostaniesz reporta? Za to i tak by nic nie było przecież. Ta gra nawet kategorii nie ma, to Louis nie on. Kurde, te wioski są zbyt easy, żeby je zajmować, ale jednak no jak ta gra jest ciągle odpalona, to warto by to zrobić, bo to sporo siana da. Już leci report. Wytłumacz mi jedno, dlaczego ludzie w Afryce? Co ty mówisz, legionista? Ja nie wiem, czy ten temat nadal jest aż tam tak ważny. Z tym problemami z wodą są chyba już tam inne ważniejsze rzeczy, z tym co w miarę już poradzili. Kiedyś w ligę grałeś i opowiadałeś do wcipy, czy nadal można cię na lidze spotkać? Nie. W sensie na razie mam przerwę już od bardzo dawna na lidze, ale wiesz, to jest jak niestety jak, taka, jak taki rak ta gra. Z czasem mogą być nawroty niestety. Na razie nie tykam tej gry od dawna i jest mi git. Itemy sam na sobie. Ty właśnie, bo ja z rogiem gram. Mogę zdjąć róg. Ale poczekaj, co ja mogę za róg dać? Nie ma nic useful. Ale tak, ja wczoraj... Nie, kiedy to było? Dwa dni temu, jak zanim wydałem 1,5 miliarda na ulepszenia, przeczytałem wioskę 15k. A teraz się dziwię, że mi się łatwo zajmuje wioski 12k. Ja to coś z główką mam. Sorry, sorry, Esker, to było tylko porównanie. Nie mówiłem o twojej mamie, ok? A ok? No. Czy bardziej się boję, że mnie ugryzie jadowity pająk, czy że udusi wąż? Żadnej z tych rzeczy się w Polsce nie boję, ale... Jakbym mieszkał w Australii, czy gdzie to tam żyje, to chyba bym się pająka bardziej bał. Bo taki mniejszy, zaskoczenie cię uchla. Jadowity. A wążek cię, żeby cię udusić, to ja nie wiem w ogóle, co to w dupę jest. W Polsce są jadowite pająki? Jakie? Ale nieśmiertelnie chyba. Tylko jakieś tam wiesz, że wiesz, że będziesz musiał to fifi paczkę wpieprzyć, żeby energię przywróciło. To nawet git. Nie wiem, ej, mi lepiej... Lepiej tak nie mówić. Kolczak zbrojny? No ale chyba nie jest śmiertelnie jadowity. Jest po prostu... Ma jad taki, że wiesz... Że powiesz tak, ała! Dobra, nerdge. Ej, git. Ty, bo jest już po pierwsze, a ja siedzę dalej, ale luj, jutro o 16 stream, nie bójcie się. Jadowity, ale nieśmiertelnie, no. Że chyba nie trzeba jakieś tam... Co się daje, jak cię ugryzie jadowity pająk? Antidotum? Coś tam jest. Nie wiem, jak to się nazywa. Surowica to się nazywa? A. No, no, no to chyba w Polsce nie trzeba tego brać, no, jak cię ugryzie coś, nie? Ty, mamy 600k na 10 minut. No to tu jest ładny zysk. W koloniach to ładnie zapieprzają, nie? Nie trzeba ich nawet poganiać. Dzięki Regal za 40 lat! Widzę, że godziny streamu wracają. Nie! Mówiłem. Chcę dłuższe streamy robić i mówiłem to, ale chcę też odpalać o 16. Najwyżej nie wszystkie takie będą. Ale mówiłem, że chcę dłuższe streamy robić, tylko no dzisiaj się trochę zasiedziałem, ale jutro o 16 się odpalam, iluj.
surówka, nie? No to surowica, surówka, to musisz jeść dla witamin. Dziękuję za 40 lat, Regal. Nie, ale ja chcę nadal o 16 odpalać, bo to dla mnie giga godzinki takie. Ty, ale ten grany serio dobry. Nie spodziewałem się, że ta gierka tak odda. Fa, Mario. Mario tak poleciał, żebym zagrał. Ta gierka fajna. W Polsce są normalnie śmiertelnie trujące pająki. Jest taki jeden. Nawet, że ugryzienie jest niewidoczne, a się normalnie może rozwalić. Co? Są takie pająki w Polsce? Co ty gadasz? Nie, Jointer, przecież do świąt jeszcze daleko, chłopie. Pieprzyć poza tym jakieś święta. Co ty mi gadasz o świętach? Ja to poślizg robię niezapowiedziany. To nie jest tak, że się do niego przygotowuję. Więc skąd ja mam wiedzieć, czy ja ci coś robię, czy nie? Wiesz, ja mam bordera. Rozumiesz? Raz jest tak, raz jest tak. Jak ty wbiłeś taki level? To nie jest level. To jest exp. A wave'a mam 1500. A jak to wbiłem? Chłopie, non-stop gierka jest odpalona od kiedy ją pobrałem na telefon. Znaczy na komputer, bo ja to na kompie gram. To ja tej gry nie wyłączam, miluj. Leci cały czas. Komputer miesiąc włączony, miluj. Gothica 3 dawno nie grałem, ale lubię tą grę. Wracać do niej przez nostalgię. Nie wiem, czy gdyby nie nostalgia, czy bym w ogóle chciał zagrać tą grę. W Polsce nie ma pająka ze śmiertelnym jadem, chyba że osoba, która hoduje. A, no to, ale to coś innego. A jak ktoś może być uczulony, no. To też wyjątek. Mój wujek w Ameryce miał ostatnio przykrą sprawę. Jest policjantem podczas próby zatrzymania. Zbiega niestety do śmierci bandziora. Wujaszek psychicznie zniósł to dobrze, ale mówisz, że od tamtej pory... A no może wiesz, ścigał przestępcę i upadł na kolano, dlatego go boli, no. Tak może być. Wiesz jak to jest, no. Wiesz, w Skyrimie typ dostał w kolano strzał i skończył karierę, niech wujek uważa na kolano. A, widzę cię. Mario chciał The Last of Us, a ty robisz jakieś modern... Nie, mówię, Modern Warfare. Nie, ja to chyba zrobię w tym... w przyszłym tygodniu. Nie wiem, zobaczę jeszcze. Ja myślałem, że w ogóle jest mniejszy... Że nie jest czwartek już. Nie wiedziałem, że jest czwartek. Ja jestem odklejony, chłopie. Ja się odklejam. Odkleja jest. Zapieprzyłem to... Rozumiesz? Nie wiem, kuszyku. Bieluch. Takiego bielucha ja nie jadłem. A na pewno tak nie jest jak mówisz. Czekaj, dobra. Przejmę jeszcze te 18 kawioski. Ty, mamy już 190 wiosek na 500. Stream z ubierania choinki, no co ty? Co za w dupę nuda? To bym wiesz. Jak stream z ubierania choinki? Wkleję ci choinkę PNG na OBS-ie i będziesz miał. Git? Stream spalenia choinki.
Jak mówimy o pająkach, co? Moje mamy kiedyś ugryz taki malutki, czerwoniutki. Co jest w Polsce? No porypane legionista, ale w takim miejscu ugryzł też trochę chyba coś innego niż jak w rękę na przykład. Dobra, olać te wioski. Dobra, przejmijmy ostatnią. I Infinity Tower jeszcze i walelotę, chłopie. Pół do drugiej jest, ja pierdzielę. Ale luj z tym, że jest pół do drugiej. Jak ja jutro i tak o 16 dla widza jestem. Po co się ubiera choinka? Co ty mówisz? Ubiera. Jak ubiera? Co ty gadasz? Czekaj, Infinity. 12k. Ty co, to jest takie proste? I to 2k więcej daje teraz, tak? O kurde, tu już jest różnica duża. Ty, co ty się odpieprzysz? Będziemy zaraz mieli milion na 10 minut. Czy ja jutro pogranym odpalam tą grę, chłopie będziemy mieli do wydania 5 miliardów. Co wy piszecie? No ale teraz to Minecrafta o ramy, wiesz o co chodzi? Na razie się muszę trzymać tej godziny, to jest najważniejsze, że o 16 koło odpalić streama, to jest wiesz. Odpowiedzialność, masz rację. Można siedzieć i grać w Grow Castle do wpół do drugiej, ale trzeba się odpalać o 16. Na tym polega odpowiedzialność. Dobra, 40k ta wioska daje. To prawda, no. A właśnie, opłaca się tą armatę dawać? Na oblężenia? Może by oddała ta armata? Jaki ona ma level? Taki sam jak to? Ty, wziąłem armaty na testa. Ona ma 500% DMG w tego. Ty, no to jest gorsze chyba. Bo na łucznikach jest boost. A na armatach żadnego boosta nie ma. To jest dupę gorsze te armaty. To armaty to jest ścierwo pieprzone. Sarmaci, luj. Dobra, zostawmy tak. 800 tysięcy mamy na 10 minut. Dobra, niech będzie tak. Zostawmy. Itemy takie założone mam, ale je zmienię. I dam, żeby zapieprzali na wioskach lepiej. Mają pracować za miskę ryżu i przynosić mi złoto i luj. Mnie więcej nie interesuje. Bo im nawet te miski ryżu pozabieram. Rozumiesz? Czekaj, ile mamy tych? A jeden. Sorkę za Afrykę, Kumbiksa, jaką Afrykę? A. Nie szkodzi, nie szkodzi. Dobra. Jaką supermoc byś wolał? Zawsze jak klękasz, to pod kolanami. Ja pierdzielę, co ty pieprzysz na czacie? Chłopie, o tej godzinie to nie można czatu czytać, to jest przerażające. Przez ciebie zależyli się od gry już 1700 na fala, no i prawidłowo. Wojo, prawidłowo. Ja już mam max level.
Czekaj, ja ulepszę se tutaj HP. Diaksy, racja. Hajs w HP? Dobra, w HP jeszcze hajs dodam. To spróbujmy jeszcze tych orków zająć. Zobaczymy, czy to HP robiło różnicę. Ale te armaty gówniane. Ktoś tam mi doradzał, że właśnie armaty dobre na oblężenie, one nic nie zadają. Straszne gówno. Kur... O nie, udało się! Co? I te mam złe, racja. Cześć, zobaczysz, czy się udało zająć, czy nie, bo nie wiem. To by się nie udało. A nie, tego nie muszę. To pieprzyć. Ty, ale porypane gówno. Jamal, atakuj. Dobra, na easy. Na giga easy. Jeszcze jednego zrobimy. Jeszcze jednego zrobimy. Orka pieprzonego. Chodź tutaj, orku. Ja pierdziele, nie zrobił. No udało się, udało. Dobra, założę już to. Co byś wolał walić? O chłopie, za ciężki wybór. O, da się znowu to. Pieprze, to nie gram tego. Dobra, zostawiam tak jak jest. Na noc tą giereczkę klasycznie. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. 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 Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę